Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś poniedziałek, nowa Ewangelia, Ewangelia ze świętego Jana, trzeci rozdział, początek trzeciego rozdziału, wiersze od 1 do 8. Był wśród faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa nocą i powiedział mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do niego: Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Właśnie, w ogóle to chciałbym troszeczkę jeszcze cofnąć się do wczorajszej Ewangelii. Tam się też pojawia takie słowo greckie, bardzo podobne do słowa oznaczającego narodzenie, tak? Kiedy Jezus mówi do Tomasza: nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. To właściwie mówi: nie stawaj się niedowiarkiem, lecz wierzącym. Wskazuje pewien proces, jakby ukierunkowuje Tomasza w procesie jakiegoś rozwoju wiary. I już tam jest właśnie pokazane, że życie wiary to nie jest stagnacja. Nieraz do mnie trafiają ludzie i mówią: proszę księdza, 5 lat temu się nawróciłem. Słyszę: aha. Nawrócenie to nie jest moment jakiś w moim życiu. Nawrócenie to jest proces. Nie? Że owszem, 5 lat temu mogłem chwycić kierunek procesu, prawda? Rozpoczął się proces mojego nawracania się, mojej przemiany. Nie? 5 lat temu uchwyciłem kierunek. Tak jak Jezus wczoraj pokazał Tomaszowi kierunek rozwoju. Nie w kierunku niewiary, wątpliwości, mnożenia wątpliwości i odrzucania świadectwa swoich kolegów, tylko w kierunku wiary. Właśnie zupełnie inny kierunek. No i dzisiaj znowu jakby jest kontynuowany ten temat w dzisiejszej liturgii słowa. Temat rozwoju wiary, nie? Temat rozwoju, temat stawania się, rodzenia się właściwie. Już wprost Jezus mówi o rodzeniu się. I mówi to do Nikodema. Wyraźnie widać z dzisiejszej Ewangelii, że to człowiek już nie młody. Nikodem, bardzo ciekawy człowiek, przyszedł do Jezusa nocą, potem Jezusa bronił na forum Sanhedrynu. Tak, został trochę źle potraktowany przez swoich kolegów, członków Sanhedrynu. No i wreszcie przyszedł zorganizować Jezusowi pogrzeb, nie? Że gdzieś tam się przy Jezusie cały czas kręcił. Może nie był taki do końca zdecydowany jak inni, że rzucili wszystko i poszli za Jezusem, aczkolwiek są różne formy pójścia za Jezusem. Tak? Jest taka forma, że można rzucić wszystko i pójść za Jezusem tak dosłownie, a można rzucić wszystko wewnętrznie. Prawda? I tutaj jest właśnie, tu właśnie jest haczyk, bo nam ludziom to o wiele łatwiej jest zewnętrznie wszystko rzucać i pójść za Jezusem, o wiele trudniej puścić to, co trzymamy wewnątrz. Prawda? O wiele trudniej puścić sobie przekonania. I właśnie to widać w rozmowie Nikodema z Jezusem, nie? Że Jezus prowadzi Nikodema w sumie w tej całej rozmowie, której fragmenty teraz będziemy czytać, ten początek trzeciego rozdziału, właśnie w takim procesie puszczania pewnych wewnętrznych przekonań, jakby przemiany wewnętrzne. Jezus nie prowadzi Nikodema do tego, żeby Nikodem wszystko rzucił, swoje stanowisko, swoje życie, swój dom i tak dalej i poszedł za Jezusem. Tylko właśnie, żeby rzucił wszystko wewnętrznie, puścił wszystko wewnętrznie i dał się wewnętrznie zrodzić. To jest właśnie centrum dzisiejszej Ewangelii. To, co się rodzi z ciała, jest ciałem. To, co się rodzi z ducha, jest duchem. Teraz Jezusa interesuje nasze narodzenie duchowe, a to jest nasze wnętrze. Tak, my cieleśnie to się już narodziliśmy,
z naszych rodziców i żyjemy, istniejemy, możemy się zobaczyć, pomacać, nie ma problemu. A pytanie jest, czy myśmy się narodzili wewnętrznie, czy myśmy się narodzili duchowo. Teraz proszę zobaczyć, że z tej rozmowy Nikodema z Jezusem, to pierwszy punkt jest taki, że Nikodem sam to dostrzega, że dla człowieka jest to w ogóle niemożliwe. W ogóle niemożliwe. Ale po kolei właśnie, prawda? Był sobie człowiek, tak, spośród faryzeuszów, nie? Bardzo ciekawa partia, ci faryzeuszowie, bardzo ciekawi ludzie. Założenie było szczytne, mianowicie takie, że będziemy dokładnie robić wszystko to, czego Bóg od nas chce. Dokładnie. Tak. Więc faryzeusze byli silnie związani z tak zwanymi uczonymi w piśmie, którzy zajmowali się badaniem Pisma Świętego, wyciąganiem z Pisma Świętego, oczywiście Starego Testamentu, informacji na ten temat, czego Bóg chce, a faryzeusze starali się to dokładnie, skrupulatnie zachowywać, prawda? Więc oni byli ze sobą silnie związani, jakby uczeni w Piśmie dostarczali materiału faryzeuszom, a faryzeusze starali się ten materiał zamieniać na życie. Tylko co się okazało? Że my ludzie nie jesteśmy w stanie. Nie potrafimy, tak. Nie potrafimy, nie jesteśmy w stanie. No i stąd się zrodziło coś, co Jezus nazywał takim ładnym greckim słowem hipokryzja. Prawda? To się tłumaczy w Biblii Tysiąclecia zwykle o Budę albo budnicy. No, ale to się właśnie rodzi z tego doświadczenia, że nie potrafię, nie daję rady, nie jestem w stanie. A z drugiej strony nie umiem się przyznać do tego, że nie jestem w stanie, bo stracę twarz, stracę opinię i tak dalej. No i się rodzi obłuda, nie? Rodzi się hipokryzja i takie tam różne rzeczy. Prawda? A wystarczy właśnie przyznać się, że nie potrafię i nie daję rady. I poniekąd ten Nikodem, tak mi się wydaje, że przyszedł do Jezusa właśnie z takim problemem. Przyszedł z problemem, przyszedł o coś się zapytać, nie? Przyszedł o coś się zapytać. Teraz zobaczcie, że czym próbuje Nikodem błysnąć przed Jezusem. Wiemy, mamy pojęcie. Tak, doszliśmy do tego, że od Boga jesteś, od Boga przyszedłeś, jako didaskalos, jako nauczyciel, tak? Bo nikt nie mógłby czynić takich znaków jak ty, gdyby Bóg nie byłby z nim. Jakież to znaki Jezus uczynił do tej pory? No według świętego Jana do tej pory to przede wszystkim uczynił znak w Kanie Galilejskiej, no i znak oczyszczenia świątyni. Dwa takie znaki bardzo ważne u początków nauczania Jezusa. Widać, że Nikodem bardzo dobrze te znaki zrozumiał i odczytał i zresztą chyba nie tylko on, skoro mówi w liczbie mnogiej. My wiemy, my zauważyliśmy, my przeanalizowaliśmy twoje znaki i wiemy, że musisz pochodzić od Boga, bo nikt by takich znaków nie mógł czynić, gdyby od Boga nie był. Właśnie, znak przemiany wody w wino, przemiany substancjalnej, tak, to jest coś niezwykłego. Tak? To tylko Bóg potrafi, tylko Stwórca jest w stanie taką przemianę dokonać. No i znak oczyszczenia świątyni. Jakby Jezus zgłosił sobie pretensje do świątyni jerozolimskiej. To jest dom Boga, absolutnie i wyłącznie Boga. Teraz któż mógłby sobie rościć pretensje do domu Boga? No tylko Bóg. Ale proszę też zauważyć, że Nikodem w swojej jakiejś takiej mądrości czy wiedzy właśnie takiej ludzkiej analizie nie doszedł, czy on i jego koledzy, na których się powołuje, nie doszli do tego, kim naprawdę jest Jezus. W ogóle do tego nie doszli, że Jezus to jest osobiście sam Bóg. Tak, oni ciągle mówią o tym, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Tak, jesteś w stanie uznać, że jesteś od Boga, że jesteś bardzo mądry, jesteś nauczycielem, ale ciągle nie sięgamy sedna, że to sam Jahwe przyszedł w Jezusie, sam Jahwe. Tomasz wczoraj to wyznał. Pan mój i Bóg mój. Kyrios mój i Bóg mój. I Teos mój. Właśnie to słowo Kyrios, tłumaczone na polski jako Pan. To Żydzi to słowo używali wszędzie tam. Oczywiście w języku greckim, gdzie w języku hebrajskim padało słowo Jahwe. To jakby wymiennik taki był grecki. Greckie tłumaczenie słowa Jahwe. Pan, Kyrios. Bo Żydzi tego słowa Jahwe nigdy nie wymawiali. Kiedy Żyd czytał na głos Pismo Święte, Stary Testament i padało to w tekście pisanym imię Boga Jahwe, to Żyd na głos czytał Adonai, czyli Pan.
Właśnie. I stąd się wzięło, że w tłumaczeniu greckim Starego Testamentu wszędzie, gdzie było Jahwe, to się pojawiło Kyrios, Pan. No i właśnie, i co mówi Tomasz? Kyrios mój i Teos mój, nie? Mój Jahwe. Zobaczcie, co on wyznaje w Jezusie, nie? Że to Jahwe przyszedł. Coś, czego Nikodem nie potrafi wymyśleć, nie potrafi zrozumieć, właśnie nie potrafi dostrzec. Po ludzku to jest niemożliwe. Już się spotykamy z tą niemożliwością. I teraz, proszę Państwa, no, popatrzmy na siebie, każdy z nas. Czy my się nie spotykamy właśnie z taką niemożliwością? Niemożliwością przekroczenia pewnej bariery, pewnego progu. Niemożliwością przełamania czegoś w sobie, w swoim myśleniu nawet, w swoim odczuwaniu, w swoim rozumieniu, w swoim postępowaniu. Prawda? My ciągle napotykamy na jakieś bariery i ograniczenia, których nie jesteśmy w stanie przekroczyć. Prawda? Coś, co nas jakby trzyma, ogranicza. Prawda? I zobaczcie, że Nikodem jest poniekąd wyrazicielem nas wszystkich, bo ostatecznie te wszystkie bariery i ograniczenia to prowadzą, proszę Państwa, do tego, że nam ludziom to jest wygodniej czy łatwiej wiedzieć, niż zrobić, niż żyć. Zobaczcie, że łatwiej jest rozważać Ewangelię, łatwiej jest grzebać się w teologii, rozważać różne zasady, formułować różne traktaty teologiczne. To jest łatwe. To jest nawet łatwe rozumem to wszystko próbować objąć. To jest łatwe. Prawda? Ale kiedy mamy przejść od zrozumienia, od traktatów, od wypowiedzi i takich rzeczy do praktyki, do życia, nagle jest bariera, nagle jest stop. Nagle doświadczamy niemożności. No i właśnie widzicie, i to jest właśnie problem Żydów w czasach Jezusa i to jest nasz problem. Że łatwiej jest siedzieć, badać pismo, tak, gryźć i tak w ogóle i tak dalej, niż w praktyce żyć. W ogóle jest w nas, zobaczcie, taki mechanizm, że my mamy takie trochę podejście, że jeżeli ja coś zrozumiałem, coś w głowie chwyciłem, to już sprawa załatwiona, nie? To już sprawa załatwiona. Oto rozbił się niejaki Sokrates. Zauważcie, że Sokrates był przekonany, że wystarczy ludziom uświadomić prawdę i już sobie będą wedle tej prawdy żyli. No i on tak chodził i próbował ludziom w różny sposób prawdę uświadamiać. I nagle się okazało, co, że ludzie go zabili. Kazali mu się napić truciznę. Prawda? Dlaczego? Bo w ten sposób to on im tylko pokazywał ich niemożność. Tak? Właśnie pokazywał im, uświadamiał im tą barierę, która jest pomiędzy zrozumieniem tego, jak powinno być, a wykonaniem tego w praktyce. Zobaczcie, jak my często o tą barierę się rozwijamy. I dlatego tak łatwo nam pozostać na etapie zrozumienia. Nie? Że coś tam chwyciłem, rozumiem, zrozumiałem, dobra, może być, idziemy dalej. Moment, życie. Życie, we wszystkim chodzi o życie. O codzienność, o praktykę codzienności. Nasze zrozumienie jest nikomu niepotrzebne i do niczego nie posłuży, jeżeli się nie przełoży na życie. I to jest bariera. I zobaczcie, jak w dzisiejszej Ewangelii Jezus tą barierę przekracza. Że Nikodem przychodzi z pewnym zrozumieniem, przychodzi pogadać, jak nauczyciel z nauczycielem. Znalazłem kogoś lepszego, mimo że wyjaśni to, czego nie rozumiem. Prawda? Przebyś jako didaskalos, jako nauczyciel. Aczkolwiek faktem jest też, że to greckie słowo didaskalos, używane wobec Jezusa, didaskalos to jest taki nauczyciel, który pociąga do uczenia się. Nie? Didasko po grecku to jest właściwie nie tyle uczenie człowieka w sensie przekazywania mu jakiejś uporządkowanej wiedzy, tylko didasko po grecku to jest jakby zachęcanie do uczenia się, stwarzanie motywacji do tego, żebym ja się chciał uczyć. Prawda? I didaskalos to jest właśnie taki ktoś, kto pociąga do nauki, nie? Pociąga, stwarza motywację, ciągnie do nauki. I teraz Nikodem widzi w Jezusie kogoś takiego, od Boga przyszedłeś, chcemy się od Ciebie uczyć. I zobaczcie, Jezus mówi to Nikodemowi, za mało, to jest za mało, że chcesz się ode mnie uczyć na rozum, to za mało, że chcesz ode mnie, prawda, zrozumienia różnych rzeczy. Że chcesz, żebym ci wyjaśnił. To jest za mało. Mnie interesuje życie. Ja jestem życiem, powie Jezus. Boga zawsze interesuje życie. On jest tym, który jest. Jemu nie wystarczy to, że my zrozumieliśmy. Nawet największe jego tajemnice. Jemu nie wystarczy to, że my nie wiadomo, co o nim wiemy.
To wszystko jest za mało, jego interesuje życie. A jeśli nie żyjemy tak jak on, tak, to idziemy w kierunku śmierci. To jest nieuchronne. Nieuchronne. Dlatego Jezus mówi o powtórnym narodzeniu. On w ogóle nie daje się wciągnąć w te abstrakcyjne rozmowy Nikodema, że teraz, prawda, pogadajmy o jakiejś tam wiedzy, nie wiadomo jakim zrozumieniu. Jezus się nie daje w to wciągnąć. Od razu przekracza tą barierę. Powiadam ci, mówi Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Jeżeli się nie narodzisz powtórnie, to wszystko psu na budę. Jezus używa tutaj takiego ładnego greckiego sformułowania. Już sobie wydrukowałem tekst grecki, nawet miałem pomysł taki, żeby wam przeczytać Ewangelię po grecku. No ale trochę się krępuję, prawda? Żeby nie było, że próbuję błyszczeć, nie? Właśnie, nie? Amen, amen, lego soi. Nie? To się tłumaczy zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. To zaprawdę, zaprawdę, to jest amen, amen. To jest coś niepodważalnego. Więc jak ja czytam Ewangelię, to mi wygląda na to, że za każdym razem, kiedy Jezus używa tego sformułowania amen, amen, lego soi, tłumaczonego jako zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, to wprowadza jakąś wypowiedź, czy jakby daje znak, teraz mówię jako Bóg. Bo czasami Jezus mówi o sobie Syn Człowieczy, wskazuje na swoją naturę ludzką, prawda? A to amen, amen, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. To jest coś takiego uroczystego i niepodważalnego. To amen, to jest właśnie takie coś niepodważalne, takie absolutnie pewne, prawda? To amen to służyło czasami ludziom jako imię Boga, nie? Boga, który jest absolutnie pewny, niepodważalny, prawda? I my to amen mówimy na końcu modlitw, w czasie Eucharystii, czy odpowiadamy przy Komunii Świętej. To jest ciało Chrystusa. Amen! To jest coś niepodważalnego, że to jest Jego ciało, że to jest On. W ogóle nie ulega wątpliwości. Amen jest jak podpis, jak stwierdzenie wasze takiej niepodważalności, że w moich oczach jest absolutnie niepodważalne, tak. Ta modlitwa, którą wypowiedział ksiądz, ja bez zastrzeżeń, niepodważalnie się pod nią podpisuje. A właśnie, i teraz na przykład, proszę Państwa, jak ja bym tak po Eucharystii na przykład stanął przy drzwiach kościoła i się was pytał, nie? Pod czym żeście się podpisali? Pamiętacie, pod czym żeście się podpisali? Jak odmawiałem na przykład kolektę na początku mszy świętej i odpowiadaliście amen, to wiecie, pod czym się podpisaliście tak absolutnie niepodważalnie, bez zastrzeżeń, na co się zgodziliście? Właśnie, dlatego warto jakby w te teksty wchodzić, w te modlitwy wchodzić, w ich treść, nie? Bo ja mam powiedzieć amen! To jest moje amen, mój podpis tam kładę. I to podpis niepodważalny, bez zastrzeżeń. Właśnie, Jezus to od razu ścina, prawda? Taką propozycję, żeby wejść w jakieś tam intelektualne rozważania, prawda? Jakieś tam dyskusje. Mnie interesuje życie. Nowe narodzenie. Nowe narodzenie. Wedle synoptyków, czyli Mateusza, Łukasza i Marka, to Jezus rozpoczął swoje nauczanie od takiego wezwania nawracajcie się, metanoeite. I to jest właśnie odpowiednik tego tutaj janowego, prawda, jeśli ktoś się nie narodzi powtórnie. Jeśli ktoś się nie narodzi powtórnie, nie stanie powtórnie, nie da się zrodzić powtórnie, prawda, to nie zobaczy Królestwa Niebieskiego. I tu pojawia się słynne słowo chorao. Nie? Słynne słowo chorao, to zobaczenie to nie jest takie zobaczenie materialne, prawda. To zobaczę to Królestwo Niebieskie, właśnie to jest to, czego nie dostrzegł, do czego nie potrafili dojść faryzeusze, do czego nie potrafił dojść Nikodem. Zobaczyć w Jezusie Jahwe, zobaczyć Boga, który osobiście wszedł, zobaczyć w Jezusie Królestwo Niebieskie. Trzeba się narodzić powtórnie. Jak? Nikodem wstrząśnięty. Wleść do łona matki? Ja, starzec, przecież nikt nie ma takiej mocy. Tak, nikt nie ma takiej mocy, ale to nie o to chodzi. Z wody i Ducha Świętego. I tu, proszę Państwa, od razu staje przed nami krzyż. Ile kosztuje moje narodzenie? Właśnie tak a propos, trzeba pamiętać, że chrześcijaństwo to jest narodzenie. To jest rodzenie się. Chrześcijaństwo to nie są dyskusje teoretyczne. Chrześcijaństwo to nie są eventy. Chrześcijaństwo to jest dzień po dniu, to jest rodzenie się. Bóg dzień po dniu mnie rodzi. Dzień po dniu mnie rodzi. O to chodzi Bogu.
I moja codzienność to jest jedna wielka porodówka. Moja codzienność to jest jedna wielka. To jest jedno wielkie rodzenie się. I to nie jest prosty proces. Tak, to jest trudny proces. To jest przeciskanie się drogą wąską i stromą. Prawda? To jest trudny proces. Tak jak fizyczne narodzenie, tak samo duchowe narodzenie, rodzenie się do bycia jak Bóg. To jest bardzo trudny proces. I widzimy, jak wygląda nasza codzienność nieraz. Prawda? Ale to trzeba zrozumieć, że to jest proces mojego rodzenia się. Prawda? I mało tego, Jezus mówi o tej wodzie i duchu, a gdzie Jezus daje wodę i ducha? Z krzyża, proszę Państwa. Za cenę potwornej męki skłania głowę z krzyża i oddaje ducha. A jeszcze wcześniej oddaje matkę. Prawda? Matkę. Nie? Rodzenie się, matka, duch i woda z przebitego serca. To jest potworna cena naszych narodzin. Prawda? My się zrzymamy, prawda, na naszą codzienność, że tu coś trudnego, tam coś ciężkiego i w ogóle, i tutaj coś nie wyszło i w ogóle. A ile płaci Bóg za moje narodzenie? Za to, żebym ja się zrodził do bycia jak On. Ile płaci Bóg? I właśnie to jest pułapka zajmowania się sobą i tym, czym jest wygodnie czy niewygodnie. Dzisiejsze pierwsze czytanie bardzo ciekawe jest, proszę Państwa, bo tam jest taki moment, że apostołowie wychodzą z więzienia i się modlą. To jest ciekawe, jak się modlą. Że oni się modlą, popatrz Panie Boże, bo tutaj kupę wrogów Twoich się zeszło. Nie? To coś bliskiego nam. Nie? No, my też możemy popatrzeć na świat wokół nas. Wiesz, tu jest kupę wrogów Pana Boga. Nie? Te wszystkie szały, prawda, z różnymi takimi rzeczami. Centralnie wbrew Bogu. Nie? Ja tak bym nie chciał nawiązywać, żeby nie być oskarżanym o szerzenie polityki. Jak trochę sprawy przycisną, to może się wypowiem na ten temat i pokażę Wam, o co w tym wszystkim. A może Wam powiem. Że w moich oczach, proszę Państwa, to ja uważam, że jednym z najdoskonalszych obrazów Boga w tym świecie to jest matka rodząca dziecko. Właśnie, to jest bardzo dobry kontekst. Matka rodząca dziecko, ponosząca trud brzemienności, trud porodu i w ogóle, to jest jeden z najlepszych obrazów Boga w świecie. Tego, co Bóg z nami robi, ceny, jaką płaci za to, żebyśmy my dzień po dniu mieli szansę stawać się jak On. Rodzić się, On nas rodzi, dzień po dniu rodzi nas. Kiedy widzimy matkę brzemienną, ponoszącą ciężar brzemienności i ciężar porodu, to sobie uświadamiamy, co Bóg robi dla nas. I widzimy to na krzyżu Chrystusa, ile kosztuje nasze zrodzenie. Natomiast rzeczywiście aborcja, i tu może powiem coś bulwersującego, bo tylko proszę dobrze to zrozumieć. Ja nie neguję faktu, że zabicie dziecka nienarodzonego jest czymś okropnym. Ale jest w aborcji jest jeszcze coś gorszego. Jest totalne zanegowanie obrazu Boga. Boga jako Ojca, jako miłości, która nas rodzi. Nie? Bo ja tu nie chcę wchodzić w jakieś tam dyskusje ideologiczne, prawda, o tam dzieciach będących owocem gwałtu, czy niezdrowych i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili mnie to nie interesuje. Mnie interesuje jakby sedno sprawy. Mnie interesuje sedno sprawy. Że w aborcji co jest pokazane? Twoje życie, Twoje istnienie, Twoje zrodzenie nie jest dla mnie warte żadnego trudu. Mało tego, moja wygoda dla mnie w moich oczach jest warta zabicia Ciebie. To jest dokładnie odwrócenie. Bo Bóg pokazuje, co pokazuje na krzyżu. Moje istnienie jako człowieka, jako Jego obrazu. I to człowieka, który zanegował w sobie obraz Boga, który zniszczył ten obraz w sobie. Odrodzenie mnie jako obrazu Boga. Odrodzenie mnie, który nie uszanowałem w sobie tego obrazu. Dla Boga jest warte każdego trudu i każdego poświęcenia. Poświęcenia na krzyżu. Oddania ducha z krzyża. Wylania wody z serca i krwi. Przebitego serca. Nie tak po prostu. Odrodzenie mnie, który w sobie zanegowałem obraz, zabiłem w sobie obraz Boga, żywy obraz Boga. Zabiłem w sobie Ducha, zabiłem w sobie Syna Bożego. I teraz odrodzenie mnie jako dziecka Bożego. I to jest, wiecie, coś, co się dzieje w momencie chrztu. My w momencie chrztu dotykamy krzyża. W momencie chrztu każdy z nas dotknął krzyża. Strumienie wody popłynęły na nas z krzyża, z przebitego serca Jezusa. Tchnienie ducha do nas dotarło. Z krzyża, za cenę skłonienia głowy Jezusa. To jest to. I teraz widzicie, i to jest szał chrześcijan, którzy to rozumieli.
co dostałem i za jaką cenę. Ja grzesznik, który zabił w sobie żywy obraz Boga. Za cenę krzyża, potwornej męki Chrystusa zostałem zrodzony na nowo i ja teraz chcę. Chcę dzień po dniu się rodzić, obojętnie co mnie spotka. Ja widzę cel. Jezus o tym mówi. Duch mówi, wieje, kędy chce. Teleis, mówił Jezus, że wieje tam, gdzie widzi największe dobro. A haczyk jest tym, że my tego dobra nie widzimy. Dlatego nie wiemy, skąd przychodzi, dokąd podąża. Dopóki nie damy się temu duchowi porwać, przemienić myślenia, serca, wszystkiego. Porwać duchowi, którego Jezus nam daje. I pokornie, pokornie i z radością rodzonych za wielką cenę, poddać się temu, co Bóg ze mną robi w mojej codzienności. A my wiecznie marudzimy, wiecznie grymasimy, że nie to robi, że nie takie życie dostałem, że nie to mnie spotyka, prawda? Ale cel. W Jezusie ten cel widzimy, w Jezusie uwielbionym, zrodzonym. Do chwały Ojca. Widzimy. I teraz Jezus nam daje swego ducha. Daje nam samego siebie. W jednym celu. Żebym ja się poddał i to z radością poddał. Temu, co Bóg ze mną robi w mojej codzienności. Temu, że mnie rodzi. Właśnie do tego jest potrzebny mi duch. Żebym zobaczył, że właśnie już tu i teraz jestem w ramionach Ojca, Ojca rodzącego mnie, lepiącego mnie, jako swój obraz i swoje podobieństwo, do Jego chwały, do chwały Ojca mnie lepi. Ojciec, rękami swoimi, dzień po dniu. Tylko, że ten proces lepienia czasami mnie uwiera, tak? Bo Ojciec tu naciśnie, tam, żeby mnie uformować, nie? Prawda? Ja wtedy już, nie? Właśnie tu wkracza dzisiejsze pierwsze czytanie. Zobaczcie, jak się modlą apostołowie po wyjściu z więzienia. Mówi, patrz Boże, ilu wrogów Twoich się zeszło. I teraz uwaga, najważniejsze. I oni się nie modlą o to, żeby Pan Bóg zmienił rzeczywistość i zabrał tych wrogów, żeby oni wszyscy za walca dostali i poumierali. Prawda? Nie, nie, nie. Mało tego, święty Paweł będzie rozwijał taką teologię, mówił, módl się za władzę, jakakolwiek by nie była, bo każda władza od Boga pochodzi. To, co Jezus powiedział Piłatowi, nie miałbyś żadnej władzy, gdyby ci nie dano z góry. On jest Panem i panuje nad wszystkim. I jeżeli nasza codzienność jest taka, jaka jest, że doświadczamy właśnie tego wszystkiego, czego doświadczamy, to znaczy, że proces naszego rodzenia do bycia takimi jak Bóg tego w tej chwili wymaga. I po to mamy ducha danego nam za wielką cenę. Po to woda się wylewa na nas z krzyża, z przebitego serca Chrystusa, żeby wreszcie nam umyć tu wszystko. I żebyśmy zaczęli widzieć głębiej. I o co się modlą apostołowie? Nie o oczyszczenie wrogów, żeby Pan im wyłożył, prawda, piękną autostradę, którą bez wysiłku pójdą. Tylko mówią, daj nam odwagę głoszenia słowa wasze w takich warunkach. Bo jeżeli warunki są takie, znaczy, że ty je zaprojektowałeś. Teraz daj nam odwagę. I jak odpowiada Bóg? Ziemia drży i duch wstępuje na nich. Właśnie tenże duch. Dotykają krzyża. I właśnie tu jest to wewnętrzne przełamanie. Jakby tu jest właśnie jakby sedno codzienności chrześcijańskiej. Że ja we wszystkim, co mnie spotyka, co się dzieje, widzę ramiona Ojca, które mnie lepią. To jest Ojciec, który mnie lepi, który mnie stwarza, który mnie rodzi, za wielką cenę rodzi. Jak zaczyna się bunt, narzekanie, niepogodzenie się z codziennością, to znaczy, że wszedłem w obszar wrogiego ducha, nie tego ducha. Nie widzę królestwa. Nie widzę tego, że jestem w łonie Ojca, jestem rodzony. Nie widzę, że jestem w ramionach Ojca, jestem rodzony. Tylko widzę, że jest mi niewygodnie. Jedyne, co widzę. I trzeba wtedy się modlić, prosić o ducha, stawać pod krzyżem, poddać się pod strumienie krwi i wody, pod tchnienie ducha, prosić matkę, żeby pomogła mi poddać się duchowi tak jak ona.
Właśnie dlatego, proszę Państwa, my nie rozumiemy Ducha Świętego, nie rozumiemy skąd pochodzi i dokąd podąża. Bo nasze myślenie, nasze wnętrza są zupełnie inne. I my możemy się po prostu, tak jak Jezus powiedział, zaprzeć się siebie. Nie chodzi o to, żeby szukać jakiegoś przełożenia między myśleniem tego świata a myśleniem Boga, bo tego przełożenia nie ma. To trzeba po prostu zrobić takie cięcie jak w dzisiejszej Ewangelii. Zostawić wszystko, co do tej pory mi się wydawało i dać się poprowadzić kompletnie ku czemuś nowemu, ku w ogóle nowemu sposobowi rozumienia rzeczywistości i swojej codzienności. Te słowa, że nie wiesz skąd przychodzi, dokąd podąża, to święty Jan powtórzy na początku ostatniej wieczerzy. Niemalże dosłownie to powtórzy o Jezusie. Powie, że Jezus, wiedząc skąd wyszedł i dokąd idzie, wstał od wieczerzy. Złożył szaty, wziął miskę, przepasał się przez ścieradło i umył nogi. Wasze to jest to, proszę Państwa. Jezus to zarzuci Żydom. Nie wiecie, skąd jesteście i dlatego nie wiecie, dokąd podążacie. Moim źródłem jest Bóg i tam podążam. I tym jest moja codzienność. Drogą zaprojektowaną przez mojego Ojca. Do tego bym był taki jak On. Jezus tą drogę przeszedł od początku do końca. I pokazał nam, jak to działa. A my, proszę Państwa, jeżeli będziemy patrzeć po ludzku na naszą drogę codzienności, to skończymy nieuchronnie w otchłani, w beznadziei, w rozpaczy. Bo ta droga codzienności naszej nie odpowiada żadnym oczekiwaniom tego świata. I będziemy wiecznie niezadowoleni z naszego życia, z naszej codzienności. Dopóki właśnie nie damy sobie przemienić myślenia i nie zrozumiemy, że moja codzienność jest zaprojektowana przez Ojca nie po to, żeby mi było dobrze na tym świecie, tylko po to, żeby mnie urodzić do bycia takim jak On, do Jego chwały. I do tej przemiany myślenia niezbędnie potrzebuję Ducha, dawanego mi za potworną cenę. Niezbędnie potrzebuję wody, która mnie obmywa, za cenę przebicia serca Jezusa. Niezbędnie tego potrzebuje. Dlatego Jezus nam to wszystko zostawił w Eucharystii. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.